Cześć i czołem w kolejnym Mountain Blade Warband. No i cóż, ludziska, doszło do małego problemu a propos takiego, że musiałem przeinstalować grę i wczytać wcześniejszy zapis, ponieważ wkradły mi się jakieś bugi graficzne, przez które nagrywanie stałoby się raczej, no, może nie niemożliwe, ale cholernie niewygodne, gdyż non-stop migotały mi tekstury. Ale reinstall pomógł, z tym, że musiałem wczytać wcześniejszy zapis, bo ten najnowszy znowu to powodowało, że tak samo się działo, dalej tekstury migotały nawet po reinstalacji. No i tak, co kiedy się zepchnąłem, to się w ogóle dzieje, jak się stało. Nie wytłumaczę wszystkiego, bo zajęłoby to zbyt wiele. Ale tak, postarałem odwzorować wszystkie zamki, które przejąłem. Nie wiem, czy mam dokładnie taki sam stan rzeczy, jaki był wcześniej, ale powinien być przynajmniej podobny. Choć wszystko robiłem ciut w innej kolejności, teraz się lepiej przygotowałem, bo wiedziałem, co w miarę chcę robić, jak to się będzie działo. I aktualnie sytuacja wygląda tak. Zajęłem w miarę wszystko to, co było zajęte wcześniej przeze mnie. Ponieważ zapis miałem cofnięty jakieś 20 dni gry, czyli to było jakieś... To dość dawno. Ale ogólnie jak to wyglądało? Ostatnie takie fakty. Przyjąłem pokój od Kergietów przed zajęciem Ichamuru, pozbierałem masę wojsk, pozbierałem kasę od lichwiarzy i tak dalej. Zgromadziłem te wojska w Narze i w Kudarze. Nie, to jest Kudan? W Kudanie, nie w Kudarze. Też przygotowałem sobie darów i tak dalej na zapas przed wznowieniem wojny. Potem wznowiłem wojnę, zeszturmowałem Ichamur i natychmiastowe pierwsze co zrobiłem to było pójście do Kudanu i zabranie wojsk z Kudanu do Ichamuru. Dzięki temu w Ichamurze mam teraz bardzo ładny garnizon złożony z 1976 ludzi. Tak, korsarze, przywódcy łowców, nadzorcy. Przywódcy łowców i nadzorców wziąłem z garnizonu Nary, który liczył około 2000 żołnierzy. Bo bez niego zabrałem, jakby nie spojrzeć. Dałem tutaj też moich lokidarów, których sobie zgromadziłem w Kudanie, których szkoliłem wcześniej. Także mam przy sobie lokidarów oczywiście. No i też mam tutaj korsarzy, których zrekrutowałem w Riwaczek. I przygotowałem właśnie w Kudanie, żeby tu od razu mogli pójść. Poszli, udało nam się miasto zabezpieczyć. No i po zabezpieczeniu sytuacja wygląda właśnie tak. Mało tego jeszcze, tak wytłumaczę na szybko. Wezwałem tutaj za pomocą moich zdolności marszałka, poprzez członków tej mojej, że tak powiem, familii, członków mojej grupy. Wezwałem sobie za pomocą tej opcji właśnie wszystkich wasali do mnie i stworzyłem kampanię. Widzicie, pierwszy wasal już przybył. Może inni też przybędą, nie mam pojęcia. Na razie tylko jeden. Lokidar Nyusugei. Sporo z Lokidarów mnie nie lubi, więc mogą mnie przybyć, ale póki co jeden jest spoko. Zawsze setka ludzi więcej to fajna pomoc naprawdę jest. Przybył on, bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, czy przybędą inni, byłoby fajnie, chociaż nie wiem właściwie ilu innych aktualnie jest, że tak powiem, w polu. Moglibyśmy to sprawdzić w Ichamurze właśnie chyba. Następnie mi się wydaje, że zesztrumujemy zamek Tulbuk albo Maljung. Zobaczymy. Póki co Ichamuru nie będą raczej ruszać. Ichamuru, nie mam pojęcia, jak to się w ogóle czyta. Nie będą raczej tego miasta ruszać, ponieważ no to jest zbyt duży garnizon dla nich. Ale przejdźmy się do zamku i zobaczmy, jak tam we lordów. Czy ktoś jeszcze tutaj przybędzie, czy raczej nie? Bo o konstabla mogłem to sprawdzić. O właśnie, o armii królestwa. I to większość są moi ludzie. O nie. Siedemset ludzi mam w miastach i garnizonach, i zamkach, i o Jezu! To na jedno miasto przypada prawie 1000 luda! Jeszcze no jeszcze 600 moich, spoko! O, jeszcze mam jakichś patrulujących? Proszę daj mi raport o oddziałach lorda, właśnie, jakieś tam inni lordowie tu przybędą może? 73 ludzi, Boże jedyny, 98, Boże! O, 106, jakiś sensowny. 34. Ja nie wiem, czemu oni pieniędzy nie mają. Naprawdę, ja wam powiem szczerze, nie wiem, czemu tych pieniędzy nie mają. Mają Lenna. Zmieniłem te przecież ustroje, żeby właśnie były bardziej pod nich. Oni dalej są biedni, jak nie wiem co. Bida z nędzą z tych lordów. Nie mają porządnej armii pozbierać. Ja bym tą armię dał jakąś porządną, ale tak, kurczę, no... Nie za bardzo jak. Chyba, że... Słuchaj, Lokidar. Czyli Lokidar. Myślę, że ty jesteś Lokidarem, no. Słuchaj, gościu. Jest taka sprawa. Ja mam dużo lokidarów zapasowych, więc mogę ci kilku dać. Powiedzmy, dałbym ci... z 300? Nie wiem, czy ich utrzyma ten gościu. Z 12! Ktoś mi pisał, że to zwiększa stosunki z nimi, jak daje im się troszeczkę tego wojska. Ale za 300 ludzi z 12? Wow! Spoko.
Nie wiem tylko, czy on to utrzyma. Zobaczmy może tak na szybko, czy to w ogóle to utrzyma. Informacje, celebryci. Jak się nazywał ten gościu? Jak ty się nazywałeś, no? Kurczę, nie pamiętam. Jak ty się nazywał, gościu? Nisugej jakiś. Tam inny na N. Obierze miał wielu lordów na N. Celebryci. Lokidarzy. Musimy znać Lokidarów najpierw. Lokidar na N jakiś tu powinien być. Jest. Ale bidol. Ojej, on tego nie utrzyma. Zresztą żaden jakiś mój Lokidar nie jest zbyt bogaty. Czemu nie są bogaty? A czyli rekrutują wojska cały czas, a to jest dziwne. Lokidar kurde jest jakiś taki bogatszy, 3500. To tak widzę, że... O, Mledza też jakiś bogatszy, 5800. No zobaczymy, czy to czekać, jesteście bogaci, niektórzy są biedni, inni. Co biedne sobie Lenna im dałem? O, Wuldra. Zobaczymy, czy idzie w parze ogólnie ten... fakt majątku z ilością armii. W jaki sposób idzie w tym w parze? O, podaj mi raporty właśnie o armii, o oddziałach Lorda. Jakiegoś na V, gdzie jest ten cały Waldart. Ja go tu nie widzę w ogóle. Ach, to pewnie jakiś nowy jest, o Boże. No nie. Pewnie tylko taki bogaty jest. Potem jakieś Lenna jeszcze podajemy, bo tam Zicza Multa z 3 Lenna doszły. Zaraz Tulbuk pójdziemy zająć, no kolejne Lenna, będzie w sumie 6 Lenn do oddania. Właśnie to 5, bo chyba pod Tulbuk tylko Tulbuk podlega. Mhm, 5 Lenn do oddania, to i tak niezły deal, 5 Lenn. Ten za 400 ludzi mi robi! O, nie żałuję, że dałem mu tych Lokidarów. Mój zacny lord! Chodź tu ze mną, czyli Lokidar, chodź tu, pomożesz mi. Oczywiście, że oblężenie. O, 30! O Boże. O, ktoś inny przybył jeszcze. Okej. Czyli ktoś z moich ludzi zapał jakiegoś tam Rodoka. Kolejny lord przybył! Do nas jest w sumie już, kurczę, ponad 1100! Fuck yeah! To się nazywa armia. Spróbujcie nas zaatakować teraz, dranie! Tulbuk będzie nasz! Twoja popularność rośnie. Yeah, jeszcze moja popularność rośnie. Poprowadź żołnierzy do szturmu. Gro, czytuj się. O, te długie wczytywanie. Nienawidzę tego długiego wczytywania. Jest denerwujące. Chociaż w innych grach jest dużo dłuższe. Ale to jest takie, takie bardziej denerwujące. O. Wieża powolutku będzie podjeżdżać. Będzie mi tę wieżę obrężniczą. A warto było poświęcić te 30 godzin. Przecież zauważyłem, że nie zawsze kurczę, jak jest opcja zbuduj wieżę obrężniczą, to ta wieża w ogóle jest. Ale akurat tutaj na szczęście jest. Haha! Wskoczyłem na nią! Yeah! No. Ludzie całkiem nieźle strzelają, bo są Lokidarze i także mam Deshavi chyba. Ona jest całkiem dobrze wyszkolona w łuku, mało tego też Gundowal i tak dalej, są dobrze wyszkoleni w kuszach. Też tutaj mój sojusznik, pewnie jakieś wojska kosznicze może i ma włócznicza, diabło wie. No tak widzicie, no oni są na murach, a my wystrzeliśmy ich więcej. Fuck the logic. Fuck the logic. Jeszcze taki jadę. Mój majestatycznym, takiej majestatycznej pozie na moim majestatycznym... moim? Czy mojej majestatycznej wieży oblężniczej, ale majestatyczna wieża oblężnicza, jej! Pierwszy raz ją od dawna widzę, po naszej stronie przynajmniej. Po pierwszy raz w ogóle ją po naszej stronie widzę. Dobra, postrzelamy sobie troszeczkę, czemu by nie? Co jest? Jesteś nieśmiertelny, jej, nie mierz... O ty draniu. Widzicie, szwaba we mnie mierzy, no? Niemiec jednak się znalazł. Wredny Niemiec! Zdychaj! Miau, yeah! Ktoś się pytał, czemu nie kliknę R, kiedy strzelam. Bo to... nie wiem, czy to cokolwiek daje tak naprawdę, ale... jak komuś to przeszkadza, to proszę bardzo. Inaczej się celuje w ten sposób, ale fajny widok na łuk jest. Czuję się jak jakimś tym... Kurczę! Tak samo jak w Skyrimie albo Oblivionie, tak samo tam też łukami się właśnie walczyło. Czy bardziej Obliviona mi to przypomina? W Skyrimie jednak mechanika jest ciut bardziej rozwinięta, chociaż no, mechanika skradania w Skyrimie i tak jest zajebista, kurwa. Strzelić się komuś w łeb, a on... chyba coś... nie wiem, co się stało? Nie wiem, skąd to strzała w mojej głowie. Żyć po strzale w głowie, to jakiś potwór bo tylko może.
What the fuck? Dzięki, obrońco! Ja za prawdziwy obrońca! Patrzcie, jak przed strzałami mnie broni! Zobaczcie go, jest strzał ma w tej tarczy, no! A cały czas stał obok mnie swojego wodza i mnie pilnował! Kurcze pieczone... To się nazywa prawdziwy obrońca, widzicie? Tak trzeba walczyć, a nie jakieś kurcze... Jepsienie, osiopenie... Dobra, nie ma co. Mamy już, tak powiem, już wieżę włączoną. Możemy szturmować. Zacna rzecz. O, wydranie, mi przywalili. Dobra, wchodzisz, moi ludzie. Wy zrobicie za pierwszą linię. No bo ja jestem za słaby, żeby walczyć aż z tobą naraz. Dawać, Lokidarzy i Sfadianie. Będziemy walczyć wspólnie. Huk z tym, że to ja was zniszczyłem, a to może tego na nie pracują. Nie, podpasują na nie tego, że ten mój lord jest pewnie byłym lordem Sfadii. Ba, jestem tego nawet niemalże pewny. Przynajmniej jeden z tych dwóch lordów, którzy teraz przyszli, jest lordem Sfadii. Jak mam spojrzeć w ogóle, będzie tak już chyba około jednej, no tak mniej może troszkę niż połowa Sfadian, którzy normalnie są na status questie Sfadii, pracują dla mnie. Nie wiem dlaczego, ale pewnie tylko, że jestem, że tak powiem, nową ofertą na rynku cały czas, mimo tego, że już tak no trochę na rynku królestw jesteśmy, to bądź co bądź ładnie się rozwijamy itp. itd. Jesteśmy smacznym kąskiem. Śmacznym końskiem na linku. Motherfuckers, motherfuckers, yeah. Ten tej takie białe flagi ma taki szkergiet były. To jest ten maiden na N, ten Najon, sam Najon. Najon to jest chyba szef tych, nie Najon to jest taki... Nazwa lorda właśnie klanatu kergieckiego. Więc lord to właśnie Najon. Ale coś się dzieje, jaka wbita demura, czyli już końcówkę po naszych wojsk. Tych co aktualnie oczywiście walczą. I mury chyba są jeszcze sięgane zdobyte, wow, niezły deal. Niezły deal, przebiliśmy się na mury, dobrze jest. Chciałem stąd zejść, wskoczyć na drabinę, byłoby szybciej wejść, ale... O, dobra! Moi ludzie, że tak powiem, zrobili to za mnie! Zepchnęli mnie stamtąd i tyle. Dobra. Jak częściej jakoś przeżyłem, myślałem, że właśnie nie przeżyję takiego skoku. O, czy jest ta moja skrzynka w ogóle? To było interesujące. W ogóle fajnie jest to, że tutaj tak się... Nie wiem, czy jest też normalnym autem. Będzie to tak fajnie się rozpędza po chwili, jak się biegnie chwilę w innym kierunku. Nie pamiętam, czy tak było też na TV-ie. A to się właśnie rozpędza fajnie, także z początku wolno, wolno, wolno i nagle... motorek się włącza. Się włącza motorek. Telefon mi dzwoni, super. Dobra, przepraszam za ten telefonik. Ojej. Zawsze musi ktoś dzwonić tych, co mnie wyciszeni, no. Do jasnej, ciasnej. Derp. Derp. I zawsze jak ja nagrywam. Derp. Nie nagrywam, tylko się dzwoniłem raz na 4-5 godzin. Nagrywam. To będzie kurwa telefon, po prostu urywaliście. Przepraszam znowu. No dobra, ale czyż mi nikt więcej nie przeszkodzi? Battlefony pod rząd, nie ma to jak zajebistość. Zawsze ludzie czegoś ode mnie chcą, kiedy nagrywam. Nienawidzę tego, nienawidzę! Łe! Nie odnudzę się czasem, powiedzmy już tak taką późniejszą godziną, taką nie wiem, tam 19, 20, tam siedzę. Jest taki zmęczony, przyduszony, taki bez życia praktycznie. To kuźwa, nikt nie zadzwoni, ale jak kurczę, jest godzina 14, co nagrywam pięknie, to oczywiście telefon się iście kuźwa urywa. Dobra, że mam wyciszone większość osób. Fajna taka rzecz właśnie w smartfonie, że można teraz sobie po prostu wyciszyć, hura. Ale nie chcę wciszać wszystkich osób, bo od niektórych osób jednak telefon, no, wartałoby odebrać. W tym właśnie, na przykład od rodziny. Jej! No i dobra, zaraz tutaj gniemy tego fajnego typcia. Chodź tu, typciu, chodź. Ja! No co za drań. Nie da się choć gnąć z tej strony, no. O, to mnie może! No... Nie, to jest nie fair. Składam pozew. Pozew do sądu lokidarskiego, bo się do kergieckiego, bo to już jest kergiet. Dajcie mi jakiś oszczep, chcę oszczepem rzucić. Chociaż tam ci ze sobą musiałem rzucić, żeby to zrobić chyba niestety. Dobra. La bamba. No, nie trafiłem. Chciałem taką fajną akcję zrobić. Jeszcze raz! Rework. Jeszcze raz. Ura, nie da się chyba tak zrobić nawet. Ciekawe. Dobra. Jeszcze raz, za 3 sztuka. Jeszcze raz. To się rozpędzę chyba bardziej może. Większy rozpęd zapędza. Większy rozpęd! Domasio! Dupasty! Bo się tak nie, po prostu nie da wskoczyć. Gra mnie od razu też nie w lewo przekręca za bardzo.
Jak tam moi ludzie sobie radzą aktualnie? Pięknie sobie radzą, wykwintnie. Widać, że to są moi ludzie. O, zabiłem go! Hurra! To było ładne dźgnięcie. O, a teraz mogę przejść, jak go zabiłem, to już mogę. Gdzie tu jest kuźwa jakaś logika? O, sobie nie mam już strzał, żeby go wykończyć. Biedny zginie od tego Lokidara. O nie, jednak nie. To nie był Lokidar, to był ten przyboczny! Nie! Zabił przybocznego. No, ho, ho, ho. Why? Stajesz moim jeńcem, dobrze walczyłeś. Zostajesz moim jeńcem. Jesteś moim pierwszym jeńcem! Ura! Po którego wziąłem w ogóle w całej tej serii, poza Harlausem. Królestwo Lokidarów mi się porobiło stosunki. Przez Nordami tam, zajebiście. Lofciam. Bieram co się da. To nam chyba wystarczy, więcej nie trzeba. Czyli do końca było co się da, no dobra. Zdecyduję później, nie teraz. O, co to w ogóle jest? Między wasalami i sobą. Niechaj wszyscy mają! Oni się na mnie nie złoszczą, bo nic złego nie robię. Oni mnie wszyscy nienawidzą. Dobra, toolbook jest nasz. Przydałoby się komuś oddać. Tak samo jak i tu Byczkowo. Właśnie do Byczkowa chciałbym zajrzeć. Czekaj, czy tutaj jest plądrowane. Nie, już nie jest. Takie to miasto jakieś takie podejrzane mi się z nazwy wydaje. Chciałem do niego po prostu wejść. Do centrum wioski. Właśnie. Do centrum wioski. I przez telefon mi się stoper wyłączył. Fuck off! Ja z nim nie nagrywam. No ho, ho. To jest złe. W tym Byczkowie ciekawego jest? Po nazwie mi się wydaje, że to może jakiś secret czy coś, ale jakoś tak... Jakoś tak nic na dłuższą metę na brzegu nie widziałem. Chociaż może coś u góry na przykład. Modrwienka, jakie fajne, jakieś mirabelki czy inne ustrojstwo. Diabeł wie, co to je! Zrobię mieszczanka w wiosce. Mieszczanka w wiosce, wiesz, mieszczanka powinna być w mieście. Brak logiki w tych grach. Może jakaś, wiecie, przechodzi po prostu tędy, no ale jakoś tak też tego nie czuję. Ej, niewidzialna ściana. Fuck, niewidzialna ściana. Przynajmniej niewidzialne ściany! Nie kupuj niewidzialnej ściany, dobra. Skup zapasy od chłopów. Mają coś fajnego, mają kuczaka. Dam wam za kuczaka, nie wiem. Macie. Proszę. Tak. Damy ci za darmo nawet. Zorganizuj dożynki, właśnie. To też by się przydało zrobić. No. Jak widzimy, ja co prawda jednostek nie tracę za bardzo dzięki mojej chirurgii. Oczywiście nie mojej, tylko panny Jamiry. Ale już natomiast moi inni ludzie tracą. O, widzę, coraz więcej Lokidarów do mnie dołącza. Bardzo ładnie. Dołącza. Weźmy też z garnizonu ciut wojsk. Bierem co nasze, bo to nasze. Weźmy to może tak, stawmy chwilowo tych tutaj Lokidarów. Weźmy tych przywódców. I rozdajmy ich naszym ludziom. Słuchaj, Lokidar Sebula. Tak. Komu to się należy? Tobie, okej. Okay. Chcę ci dać trochę wojska, właśnie. Dam ci powiedzmy... Wziąłem w ogóle to wojsko? Wziąłem. Dam ci powiedzmy tak z... 200. No dobra, 250. Niech ci będzie, będę litościwy. Wow. Naprawdę zaczął mnie lubić dzięki temu. I to jeszcze jeden dziś był chyba ten z mojej kampanii. Tak, jest Deglan. Słuchaj Deglan, co też się dogadam. Dam ci ludzi. Za dołączenie do mojej kampanii, wasza pierwsza trójka właśnie ma takie bonusy. Jak po prostu posiadanie armii. Masz na templariuszy, o. Ja ich nie potrzebuję i tak. No i dobra. Pierwsza trójka, więc mają potężne wojska. Reszta, mi już nie obchodzi. Niech spieprzają. Zarządzaj miastem, nie. Chciałem teraz jeszcze wejść na sekundę. O, sorry, przyboczne mogę zrobić, bardzo fajna opcja. Tylko, że przypadkowo oczywiście kliknę inną. O, moja zajebistość nie ma sobie równych. No, to jest. Nie chciało mi dać zrywać przybocznych w moim własnym państwie. No to jest jeszcze inną opcję kliknąłem, której nie chciałem. Miss click time. Dobra, bierzemy co nasze. I jedziemy na kolejny Blitzkrieg. Tym razem na zamek Distar. Tak, zamek Distar. A potem rozporządzimy nasze Lenna, może rzeczy Yuzelin po drodze zajmiemy. Ale wszystko zajmiemy, skoro mamy taką wielką armię. A diabeł to wie. Distar to nasz kolejny cel.
Żamek Glisztor. O nie, tak nie. Za mocny lord jest. Lion Age, tak? Gdzie jest Lion Age? Pierwszy Lion Age to gdzieś tu był, kurczę. Gdzie on Lion Age? A tu jest, o Boże, nie zdążę tam wysłać wsparcia. To potem go odbijemy, czy może pójdziemy tam... Dobra, weźmy user in po drodze i pójdźmy ten Lion Age obronić. To będzie najlepsze wyjście, skoro tutaj taki mocny lord aż stacjonuje. My też mamy kilku mocnych lordów. Małe wsparcie wojskowe. Co prawda tego wojska ma nie będą w stanie utrzymać ze swoimi pieniędzmi, ale... Tylko na czas tej kampanii są mi potrzebni w takiej ilości jednostek. Chociaż gdyby tak stale mieli, to też spoko, ale nie mają pieniędzy ma na to za bardzo. Zaplanuj swój atak, nie, po prostu poprowadź żołnierzy do szturmu. Juzelin. Nie mam pojęcia, jak to miasto się wymawia, czy ten zamek. Bo dlaczego ja w tej grze zawsze mylę miasta z zamkami? Oto tacza wygląda słabo. W rozdzielczości 2350 wygląda lepiej. Tak, są porąbane rozdzielczości, a wtedy gra wygląda super pięknie. Z tym, że z tą ilością jednostek nie dam rady ich chyba. Nie, chociaż właściwie to ja mam samą rozdzielczość, tylko że ja mam wersję 4:3 niestety, ponieważ aktualnie mój monitor jest 4:3, przez co się cholernie nieprzyjemnie na nim nagrywał, wierzcie mi na słowo. 4:3 to nie jest dobry standard w ogóle do grania, jeszcze w nagrywaniu oczywiście, no ale cóż. Chwilowo muszę z nim wytrzymać. Znajduje się koszmarnie w jakości, czyli w rozdzielczości 1048, czyli ponad Full HD. Jeszcze mając monitor 14 cali. To jest straszne, straszne! Niestety moja stara 20-stolówka poszła się walić chwilowo. A nim zbieram fundusze, jeszcze troszeczkę minie. Nim zbieram fundusze. Boom! Yeah! Zdychaj, śmieciu! Wiesz, uszczepy mnie poleciały. No, tylko podszedłem! Nawet nie musiałem nic robić, już uszczepy nie lecą. Właśnie to zrobiłem sporo złego. Bo zamordowałem kilku ludzi, a to już inna sprawa. O, w dupę. Ale tam się okampili. O ty draniu! On próbuje mnie trafić z tej kuszy. O, to ci draniak wyjrzał do mnie! Ale drań! Strzelił pierwszy, mnie zatłuch. Czuję się pokonany! W ogóle czemu wszyscy wchodzą tylko jedną drabinę, jak są trzy? Panowie, mózg. Wiecie co to jest? Czyli mózg, takie w głowie. Takie w czaszka. Taka głowa mieć czaszka, a w czaszka być mózg. Nie wiedzieć co to być. Tak myślałem, niestety lokidarze może są potężni, honorowi, czy honorowi, barbarzyńscy bardziej, honorowi. Honorowi wielcy lokidarzy. A niestety mózgiem raczej za bardzo tej szaleć nie umieją. Cóż, takie życie. Takie życie. Wykorzystujemy tylko jedną drabinę ze trzech. Po co pozostałe dwie? A na co komu one? Myśmy mogliby, kurczę, tu by mogło pójść połowa, tu tą drugą drabiną, druga połowa, zejść sobie tędy i okrążyć ich tam w tej wieży, tutaj sobie wleść. Byłoby zajebiście. Oni oczywiście... My? Po co? My? Szefie, po co? What? Bullshit, jakich mało. A tutaj ta rzecz będzie trwała dość długo, mi się coś wydaje, niestety. Nie za bardzo chcę tą bitwę przerywać, ponieważ śpieszymy się do Lion Age'u. Ho, 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 ho. Ale rzeź będzie niesamowita! Znowu walka o tą samą pieprzoną wieżę. Będzie to jest brama chyba, a nie wieża, tak to jest brama. Czyli wieża nad bramą. Wieża brama. Budynek bramy. Bramierza. Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, że jakąś taką szachową nazwę. Myślę, że to jest budynek nadbramowy, bo ta brama. No brama to jest niby to, ale brama też ma też jako takie tą otoczkę bramy też jako bramę traktować chyba, o jeśli nie mylę. Więc powiedzmy, że to jest brama z wieżą. A ci w tym takim małym miejscu siedzą tą swoją pieprzoną grupą. Nikt nie pomyśli, że pójść w innym kierunku. Wszyscy tylko jak takie zombie idą w jednym. Tutaj się zbugowali. Boże, ta sztuczna inteligencja, nie mogę, ty w ogóle ty depcze po nich. Nie no, what the fuck, nie ogarniam, coś się dzieje, what the. Wyrznijcie ich tu wreszcie, żeby reszta wojska mogła odbugować swoją sztuczną inteligencję, która nie jest raczej inteligencją, tylko głupotą, ale dobra. O Boże, wyrznijcie ich wreszcie, to przyszło dwa razy więcej wroga. Boże, jakie potoki! Czy ci się akurat ładnie ustawili? Wow, ten model kurz jest całkiem ładny.
Znaczy no widać, że takie was pikselizowane, ale ładne całkiem. Ten. Derpit! Derp! 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 On ma taką drpową twarz. Derp! Szczelam sobie. Leć. Leć, moja strzało. Leć. Derp. A co taki derp się jakiś trafił w ich wojsku? Co jakiś derp jest? Derp. Spójrz, pan, to jest Mr. Pokerface! Hello, Mr. Pokerface! Ten, jakiś taki, o, prawdziwy wojownik, a ty jak wyglądasz? O Boże! Jakiś zaklęty, wyklęty, jakiś kurcze... Bóg ze Skyrima, czy inne hukstwo. To jakieś normalni ludzie przynajmniej są. A tu kolejny, z bardzo pięknie wykonaną, niezwykle ładnie uteksturowaną... obroną twarzy. Niezwykle piękne są te tekstury. Mua, takie tekstury. Mua, le tekstury. Le piękne le tekstury. Tylko takie, że praktycznie jest jeden kawałek jakiejś jednej pojedynczej tekstury w ogóle wszędzie pewnie zrobiony i tyle w temacie i naklejony na jakiś dziwnie w ogóle wyszczerbiony model. Bo ten model raczej no. To w ogóle broda przez to przenika. Broda jest zajebista, bo jest tak ostra, że kurczę hełm przebija. Się nazywa ostra broda. W ogóle skąd inne wikingów mają? Przecież my walczymy z tymi. Z kergietami, a nie z nie z nordami. Skąd tu są wikingowie? Ja pierdzielę. Tu w ogóle fija, Sfadian. To jakiś wiking, pewnie jakieś... W ogóle kurwa jakieś... Co jak jakieś spodniczki, da fuck? Szkodzi? Czy inne kłóstwo? Co tu się dzieje w ogóle? Z kim my walczymy? Z jakimiś kurczę kosmitami, czy co? Ten w ogóle jakieś dziwne logo ma. Reklamuje pewnie. Reklama! Drań. Ty co robisz? Po co strzelać? Lepiej stać za moimi sojusznikami się przyglądać. To jakiś Rodok chyba w ogóle jest. Co się dzieje? Rodocy, Nordowie, Szkoci, Polmarzyk, bo to jest wszystko. Misz, masz, Kergieci, hybryda wszystkiego. Chociaż u mnie chyba też nie jest zbyt dobrze, jeśli chodzi o rodzaj, znaczy o jednolitość wojska. No bo co mamy? Słowian, Lokidarów. Dużą ilość bitych strzał w ścianę. Mamy kogo my tu mamy? Przywódców owców. Ale tu w ogóle jest ten tłok, ja pierdzielę. A się tam wreszcie wbić, dalej po tej drabinie idą z prędkością światła? Na niektóre pytania lepiej nie znać odpowiedzi tak naprawdę. Po prostu lepiej tej odpowiedzi nie znać. Ten w ogóle na górę jako jedyny pomyślał: co idioci mogli przecież tu górą wejść i wyskoczyć na nim na łuby? Cele paru by zginęło moich przy tym, ale to byłby zacny plan. Patrzcie, mogli wejść tutaj sobie przecież. Tu pod góreczkę, tu na górkę i tak kilku przywódców. Jeb, w dół z młotami. Co powinęliby, ale no, daliby szansę tam przejścia szybszego. A ci chyba nareszcie jakoś tak miarę. O, nareszcie jakoś się dogadali i wchodzą pod te mury. Będę dość powoli, ale cóż, ten w ogóle kampi się, broni się przed strzałami. Ten spadł. Co się dzieje? W ogóle on spadł, tak wystrzony był jakby. Ten spadł i zapłacił swoim życiem. Biedny spoczął na tej ziemi. Będzie pamiętany latami jako ten, który spadł. Oj, zniknął. już warto im zapomnieć, bo zniknął. Jej! Szczerze powiedziawszy, mógłbym zostawić, że te ciała zostawały, ale, że tak powiem, raczej zostawić, ustawić, bo zostawić, żeby zostawały, by mi dość dziwnie. Ale mój komputer raczej tego by nie wytrzymał po prostu. Nie wytrzymałby, że tak powiem, płynnego nagrywania z tym. Nie wiem, czy bym musiał mieć, żeby wytrzymać coś takiego. Nie wiem, może jakieś, kurczę, nie wiem, SSD na nagrywanie gry? Kurczę, jakiegoś i7, tam nie wiem, 5000, 9000 K, 9 GHz na każdy rdzeń, to może by wytrzymało. Tak. Bo jak z moim komputerem to tak sobie wytrzymuje, to coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Ci jeszcze się bronią. O! Jeden, jedyny, prawdziwy kergiet w całej armii wroga. I pan nastrzał. No nie! Czemu był to jeden kergiet na upartego, można powiedzieć. Taki prawdziwy. Coś się dzieje. O! To ty jesteś tym bogatym lordem. Jesteś bogaty, ponieważ byłeś w więzieniu. To jest logiczne. W ogóle mam tego lorda cały czas uwięzionego. Przydałoby się, żebym go ten, żebym go... w jakimś mieście zostaje, w ogóle więźniów, ja pierdzielę, bo tam chyba jednemu lordowi dałem przywódców owców.
Tak jak powiem, dużo więźniów tu łapiemy dzięki temu. Dokonaj ulepszeń. Pewnie ludzie są już dość zmęczeni. Pozostawiasz na polu i kontynuuj. Rzeczy zasięgnę opinii moich poddanych. Właśnie. Między wasali a sobą. Super! Jej! Jesteśmy bogaci. Minus 30 tysięcy razem. Wow, ja zrzucę to wszystko mam? Kurczę, może tak najszybciej da się oddać te zamki moje nowe. Moje są mi cholery niepotrzebne, a pieniądze mi jedzą tylko niepotrzebnie. Bo jakieś tam pewnie dają i to nawet nie jest całkiem spore, a nie jakieś takie gigantyczne. Dobra. Póki co jednak do kolejnego odcinka, w którym postaramy się obronić zamek Lion Age, a następnie zająć zamek Melojurg i także rozdać nasze lenna nowo zdobyte naszym lordom. Na razie i cześć.